Witam Państwa serdecznie. W niedzielny poranek. Jesteśmy w Pałacu w Wąsowie. Zakończyła się 6. edycja latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jak zwykle robimy wywiady. Naszym gościem jest Hubert Czajkowski. Dzień grafik, dobry. Ilustrator, autor wydanego ostatnio albumu poświęconego Stefanowi Batoremu i jego panowaniu. Jak długo pracowałeś nad tym albumem? Dzień dobry Państwu. 2,5 roku. Tak jak już wielokrotnie wspominałem, 2,5 roku pracy plus pół roku przygotowań do wydania. Co to znaczy przygotowania do wydania? Ale na czym polega praca? Opowiedz. Praca nad komiksem polega na tym, najpierw pierwszy etap, ponieważ ten komiks to jest pierwszy, do którego sobie napisałem scenariusz, więc najpierw był okres przygotowania materiałów, napisania jakiegoś scenariusza wstępnego chociażby. Potem opracowania całego scenorysu komiksu, wszystkich zaprojektowania wszystkich plansz. No i samo rysowanie, które tam też mi zajęło praktycznie 2 lata. Komiks jest dosyć długi, bo ma tam 92 strony, więc trochę mi to zajęło. No i pod koniec położenie koloru. Aha. No, najpierw czerni, bieli rysowany, a potem kolor. A co to jest scenorys? Scenorys. To jest taki wstępny szkic całego komiksu, czyli aha, wszystkie plansze rozrysowane, bo na początku nie rysuję bardzo szczegółowo, tylko planuję sobie kadry na stronie, wstępnie teksty, które będą wpisane, postaci, jakie występują, ujęcia, no bo na tym etapie można planować ujęcia, z jakich będzie widoczna dana scena. I tak, wszystkie strony mam w takim scenorysie, on jest oczywiście w mniejszym formacie niż plansza i potem to przekładam na plansze duże A3. Nie będziemy ściemniać, że pomysł na ten komiks wziął się z książki wydanej przez nasze wydawnictwo, czyli dokładnie, książki Hermana Zdzisława-Szojringa czy Królobójstwo, gdzie Herman Zdzisław-Szojring analizuje okoliczności śmierci króla Stefana, wskazując, że mogło to być właśnie królobójstwo, czyli otrucie. To jest pomysł. Tak. A ikonografia do tego wszystkiego, skąd to wziąłeś? No tak, jeśli chodzi o wojska siedmiogrodzkie, no to miałem dostęp do książek z Węgier, które sobie sprowadziłem. Całe uzbrojenie oddziałów węgierskich, czy też uzbrojenie i ubiory wojsk tureckich, czy tam jakichś żołnierzy tureckich, więc to wszystko ściągałem z Węgier, a reszta to no, z różnych źródeł, takich dostępnych, głównie jak jest malarstwo u nas, czy grafiki jakieś, które się zachowały, no to z tego można czerpać, tudzież z jakichś rekonstrukcji współczesnych. Komiks jest robiony na bogato, to znaczy jest dużo detalu, widać, że się napracowałeś. Dużo frajdy ci to sprawia? Bardzo. No właśnie, ale masz mało czasu, bo robisz to tylko popołudniami. To jest trochę słabo, bo powinieneś poświęcać temu cały czas. Dlaczego? To jest twój pierwszy scenariusz. Masz jakieś opory przed pisaniem scenariuszy? Nie, to tylko wypracowanie sobie jakiejś metody, bo do tej pory jak pracowałem czy z tobą, czy z innymi scenarzystami, chociażby ze Sławkiem Zajączkowskim, to no, ja dostawałem gotowy tekst i po prostu skupiałem się tylko na rysowaniu. Więc to jakby odchodziła mi ta część pierwsza pracy. I to, siłą rzeczy komiks powstawał szybciej. No a tu to jakbym... No ale przy Batorym mam już wypracowaną metodę na tego typu komiks, więc wiem, jak skonstruować takie rzeczy. Z mojego punktu widzenia lepiej jest samemu zrobić wszystko, niż bazować na innym scenariuszu. Nie masz takiego wrażenia, że jednak tak, lepiej? Tak, to jest... Znaczy dla mnie to jest lepiej, ponieważ ja też myślę trochę scenami. To znaczy zanim powstanie jakikolwiek scenariusz, to ja sobie wymyślam sceny, które chciałbym narysować. No tak. I potem wplatam te sceny w całość, więc jakby tworzenie scenariusza jakby bierze się z myśleniem obrazem.
Mm-hmm. A nie tekstem. No, ludzie piszący, nie umiejący rysować, nie myślą obrazem, to jest oczywiste, więc potem oni... trzeba to przetworzyć. No bo poza tym jest jeszcze, no, człowiek, ja wielokrotnie się z tym spotkałem, że człowiek, który pisze, ma wobec grafika jakieś wymagania, które są po prostu nierealne. Mm-hmm. to trzeba to powiedzieć wprost, nierealne, więc jeżeli ktoś nie umie rysować, a ingeruje w pracę rysowników, niech się lepiej opamięta, prawda, tak trzeba to powiedzieć. Zawsze to jest jakiś kompromis. Prawda? No gdzieś spotykamy się potem po środku. No tak, ale... Ty piszesz tekst, ja to przekładam na obraz i wychodzi rzecz, która... Wczoraj rozmawialiśmy o komiksie, tak? I o tym, że mówiłeś, że przewaga obrazu nad tekstem powoli się zaznaczała, ale w końcu ten obraz-tekst zdominował, tak? Dzisiaj żyjemy w cywilizacji obrazkowej. Tak. Wszyscy to powtarzają, ale nikt nie rozumie, jakie są tego konsekwencje. No to takie między innymi, że człowiek piszący nie może próbować narzucać osobie myślącej obrazami swoich jakichś koncepcji, no bo on nie jest w stanie sobie nawet ich technicznie wyobrazić, tak? Nie narysuje tego, co widzi, tak? To jest w ogóle dziwaczne. Jak myślisz, będziesz próbował narysować jakiś kolejny komiks? Tak, tak, na pewno. Znaczy, no, ale jakieś już sugestie? No mamy cały XVII wiek. Chociażby panowanie, nie kusi mnie okres Władysława IV i no, wojna z kozakami, no to no też jest ciekawy bardzo temat, który można dotknąć, czy chociażby przygody Jana Kazimierza we Francji. Przygody Jana Kazimierza we Francji, tak. No to jest wiele tematów. Nie, to fantastyczny temat by był. To nawet ja bym zgłosił się na scenarzystę do tego tematu. Ale nie, lepiej zrób to sam, dlatego że to wyjdzie na pewno lepiej, a tutaj to tylko będą z tego kłopoty. Dlatego, że kozaków rysowałeś wcześniej, jak pracowałeś z Jackiem Komuną, tak, jak byłeś ilustratorem. I to w zasadzie od tego zacząłeś, prawda? Tak. Więc byłby to jakiś powrót do źródeł. Mm-hmm. A to, o czym mówiłeś wczoraj, prawda? No to cały ten problem wojny, czy rebelii kozackiej jest do narysowania i do pokazania inaczej. No właśnie. Prawda? Żeby nie tkwić w tej formule wymyślonej przez Sienkiewicza. To, co teraz powiedziałeś, że misja rysownika polega na tym, żeby skończyć z archaicznym, z anachronicznym wyobrażeniem historii, tak? Mm-hmm. Żeby zilustrować tę historię inaczej. No ale to my tak myślimy, bo poza tutaj tym środowiskiem, w którym się teraz znajdujemy, raczej takie... Będzie problem. Będzie problem. Nie obawiasz się, że będzie problem w postrzeganiu tego? To już z Batorem miałem tak, że no ja tam pokazuję chociażby Zborowskiego z zupełnie innej strony, której on jest postrzegany przez jakby ogół ludzi, którzy się tym tematem interesują. No Zborowski jako zdrajca. No tak. Kompletny zdrajca. Więc jakby no trzeba, żeby te obrazy zaistniały, to wtedy może ludzie zaczną inaczej to te rzeczy no, postrzegać. Też na to liczę. Dlatego myślę, że jak Batory odnajdzie się w środowisku, bo próbujesz go promować w środowisku komiksowym, tak? Ludzi, którzy żyją komiksem. Jaki jest odbiór? Myślę, że większy odbiór jest wśród ludzi, którzy się interesują historią niż samym komiksem. Natomiast no, nie ukrywam, że komiks ma powodzenie. To znaczy, no tak, no, że sprzedaje. Sprzedaliśmy tego trochę. Wydaje mi się, że więcej jest zainteresowanych po stronie ludzi, po stronie się, znaczy takich, którzy się po prostu historią interesują. Aha, tak? Czyli jakby komiksiarze mają swoje utarte schematy, ścieżki, schematy. Nie wyjdą poza to. Tak, no chyba tak. No. Tym bardziej, że forma tego komiksu jest troszeczkę inna, troszeczkę odchodzi, jest jakby sposób narracji jest inny i wydaje mi się, że to może być jakimś takim, może nie problemem, natomiast no, czymś nowym, prawda? I
dlaczego ten komiks nie wygląda tak jak wszystkie inne. No to nie wygląda, bo jest... Ale no przecież żaden... Nie ma czegoś takiego jak wszystkie inne komiksy. Jesteś na festiwalu komiksów, każdy jest inny, tak? Każdy rysownik ma inną manierę. Scenariusze są inne, inne są historie. No co to jest za zarzut? No tak, ale ludzie lubią sobie szufladkować. Ten komiks nie należy do żadnej szufladki. Nie pasuje do żadnej szufladki, w której mamy jakby podzielone komiksy. No tak, no nie pasuje, ale jest fantastycznym, wyjątkowym dziełem, na które warto zwrócić uwagę. Czy jest coś takiego jak krytyka komiksów? Nie ma. Nie ma. Nie ma. A uważasz, że powinna być? No tak, no... Każdy może robić jakby swoje rzeczy i niech one funkcjonują w jakiejś przestrzeni publicznej, niech będzie dyskusja, prawda? No tak. Przecież można robić też i inne komiksy o Batorym. Dlaczego nie powstały do tej pory żadne komiksy? No właśnie, dlaczego nie powstały? Dlatego, że ty podjąłeś ryzyko, poświęciłeś swój czas, tak? I ten czas zamieniłeś na pieniądze. Natomiast cała reszta autorów myśli o tym, żeby dostać pieniądze, a potem ewentualnie poświęcić trochę swojego czasu, tak? No i to widać w efektach. Efekt twojej pracy jest po prostu godny podziwu, jest bardzo piękny. Widać, ile zostało w to włożone wysiłku, a przy tej drugiej metodzie nie zawsze to jest widoczne, prawda? Więc to jest taka kwestia. Myślę, że tego Jana Kazimierza powinieneś zacząć moim zdaniem na początek, chociaż 2,5 roku to jest bardzo dużo czasu, bo to wtedy wychodzą dwa komiksy na 5 tak, lat. Tak, to jest problem z tym czasem. Natomiast no, możemy zrobić trochę krótszy komiks, może nie tak rozbudowany. Nie, wiesz co, nie, moim zdaniem nie. Ten długi jest lepszy. Ten długi jest lepszy. Jeszcze powiedzmy słowo o promocji, ponieważ on jest promowany za pomocą świetnie ci wchodzą te animacje z kadrami z komiksu, a teraz jeszcze do tego dołożona została muzyka zespołu Jerycho. Wyszło to po prostu tak przepięknie. Co to za muzyka, skąd się wziął tekst? Tekst się wziął z dokładnie z epoki Batorego. Z tekst Jana Sępa Szarzyńskiego, to jest pieśń siódma Stefanowi Batoremu Królowi Polskiemu. Mhm. Tekst, który zaproponowałem do panu Bartoszowi Izbickiemu z zespołu Jerycho, żeby opracował muzykę do tego tekstu i wyszło pięknie, wyszło cudownie i w ogóle marzyłem sobie bardzo długo, żeby Jerycho w jakiejś sytuacji zaistniało przy tym projekcie Batory i się udało. Panowie zaśpiewali też przepięknie, więc mamy utwór, który jakby wskrzesił nam kawałek tamtej epoki. Wyszło to fantastycznie. Może przy następnym też coś wymyślą. Tak, oczywiście. No, pan Bartosz jest bardzo, bardzo chętny do współpracy, więc no, to jest... No, super. Dobra. Proszę Państwa, na tym kończymy. Kończy się konferencja kolejna. Mam nadzieję, że będzie następna w Uniejowie. Naszym gościem był Hubert Czajkowski, grafik, rysownik. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.